Samorząd województwa mazowieckiego popiera starania władz Radomia o umożliwienie miastom na prawach powiatu ubiegania się o unijne fundusze, które obecnie są dla nich niedostępne. Gdyby rząd przychylił się do propozycji miasta, Radom uzyskałby możliwość starania się o pieniądze na przykład na inwestycje drogowe, w tym na przebudowę Alei Wojska Polskiego. Przypomnijmy, że władze Radomia wystąpiły do prezesa Rady Ministrów zaraz po tym, jak Komisja Europejska zatwierdziła nowy podział statystyczny województwa mazowieckiego, który zacznie obowiązywać od 2018 roku. Miasto zwróciło się z prośbą o umożliwienie już w tej perspektywie finansowej ubiegania się o większe fundusze z Unii Europejskiej. Obecnie te możliwości są ograniczone. To z powodu zawyżonych przez Warszawę i jej najbliższe otoczenie statystyk całego województwa. Po 1 stycznia 2018 roku Radom będzie już w statystycznie biedniejszym regionie. W tym władze miasta upatrują nowych możliwości. Uważam, że od 1 stycznia 2018 roku Radom i inne miasta powiatowe na terenie województwa mazowieckiego mogą skorzystać z tego, że będą traktowane już jako te rejony miasta ubogie i ze względu na to moglibyśmy chociażby korzystać z programu operacyjnego Polska Wschodnia czy z tych działań w programie operacyjnym Infrastruktura Środowisko, których wcześniej brać nie mogliśmy. Miastu zależy przede wszystkim na umożliwieniu startu w konkursach o dofinansowanie inwestycji drogowych. W ten sposób mogłaby zostać na przykład sfinansowana przebudowa Alei Wojska Polskiego. Zdaniem wiceprezydenta Jerzego Zawodnika wystarczyłaby zmiana w regulaminie unijnych konkursów. Obecnie, jak podkreśla, znacznie większe i bogatsze miasta, jak na przykład Poznań czy Wrocław, mogą ubiegać się o unijne dotacje na inwestycje drogowe. Radom natomiast takiej możliwości nie ma. To są o wiele bogatsze, lepiej rozwinięte miasta od Radomia, a my niestety nie możemy startować, a oni mogą. Więc poprosiliśmy panią premier Beatę Szydło o wyrównanie tych szans. Teraz marszałek Struzik nas tym wsparł i mam nadzieję, że także rząd polski po przeanalizowaniu tego problemu wyrazi taką zgodę i ogłosi takie konkursy, w których miasto będzie mogło wystartować. Starania władz Radomia popierają władze województwa mazowieckiego. Marszałek Adam Struzik skierował już do premier Beaty Szydło oficjalne pismo w tej sprawie.